Dzisiejszym gościem redakcji webgov.pl jest Tomasz Muter, który jest członkiem zarządu firmy Droids on Roids. Witaj, Tomku. Witaj. Tomku, jakbyś mógł na początku powiedzieć coś o sobie, czym się zajmujesz, czym się twoja firma zajmuje? Jestem współzałożycielem oraz członkiem zarządu firmy Droids on Roids, jest to spółka. Jesteśmy na rynku już 1,5 roku, zajmujemy się stricte rozwiązaniami mobilnymi dla klientów biznesowych, ale również skupiamy się na tworzeniu własnych produktów, własnych autorskich produktów, które są przeznaczone na rynek polski oraz międzynarodowy. A możesz powiedzieć, ile tak średnio użytkowników korzysta z waszych aplikacji? Macie takie statystyki? Mamy pełne statystyki użytkowania naszych aplikacji. Zadbaliśmy o to, aby mieć pełne informacje od samego początku. Średnio nasze aplikacje używane są, znaczy musimy to rozróżnić, mamy aplikacje dla dzieci, mamy aplikacje użytkowe, mamy aplikacje przeznaczone, skierowane do społeczności, tak jak Blipper czy Super. Także musimy podzielić to. Blippera aktywnie używa około 2000 osób. Supio, który jest platformą międzynarodową, coś w stylu Quake'a, tylko z mechanizmem społecznościowym. Tam używa go około 5000 użytkowników dziennie. Aplikacja dla dzieci Krowa Muczy, która jest przeznaczona stricte dla dzieci od 2-5 lat. Dziękuję. Wymyślaliśmy w locie, że tak powiem. Użytkowana jest przez około też również 50 tysięcy osób. Mamy pełne dane na temat wchodzenia w aplikację. I tam już sprawa ma się inaczej, tam już są w dziesiątkach tysięcy otwarć dziennie. Właśnie dlatego chciałem zapytać z racji profilu twojej firmy i twojej działalności o ten rynek aplikacji mobilnych i gier w Polsce. Ostatni raport, który był wydany przez redakcję Interaktywnie, to są raport Gry 2012. Statystyki, które są w tym raporcie, mówią, że 84% polskich graczy do grania używa komputera. Jak ty patrzysz na ten problem? Czy tu się coś zmieni i to bardziej pójdzie w stronę smartfonów? No bo jakby nie patrzeć, sam rozumiesz, granie na dużym ekranie jest o wiele wygodniejsze niż używanie mobilnego sprzętu. Tak, ja tak jak w prezentacji powiedziałem, urządzenia mobilne nie do końca konkurują z urządzeniami stacjonarnymi, takimi jak konsola czy komputer. One są użytkowane w łóżku rano, one są użytkowane w tramwajach, w autobusach, w autach, nawet podczas codziennych jakby czynności fizjologicznych, w pracy, na spacerze, prawda? One są tam użytkowane i tam mają swoje miejsce, tak tam powinny być kierowane gry, gdzie komputer jakby nie ma wejścia. W toalecie na przykład widziałem. Na przykład w toalecie. Prezentacji. 38% użytkowników telefonów codziennie w toalecie otwiera jakąś grę, aplikację, także to jest już jakaś liczba, prawda? W prezentacji wykazałem, że to może być nawet prawie 2 godziny dziennie takiego używania aplikacji przez przypadek dla zabicia czasu podczas właśnie powrotów. I drugi aspekt, aplikacje tego typu mobilne gry nie będą, wydaje mi się, konkurować z aplikacjami, z grami takimi komputerowymi. Bardziej przypominać to będzie trend z lat 90. takich gier na Game Boyu, prostych gier w to spadające jajeczko na przykład. Prawda? Czyli zaawansowane gry na komputer, tak, a proste gry na urządzenia mobilne. Gry zaawansowane będą wypuszczane na komputer, a wersje uproszczone na telefony oraz tablety. No tak, tu się muszę zgodzić, bo to raczej ciężko grać w bardzo zaawansowane gry. Tak, aczkolwiek również w prezentacji pokazałem, że telefony, które mamy przy sobie, to są tak naprawdę komputery. Mają procesory po 1,5 GHz, mają 1 giga RAM-u, mają karty graficzne, które te same jakby, ta sama rodzina kart była umieszczana kiedyś w konsolach, na przykład Dreamcast. Także to są miniaturowe komputery, które mają po prostu mniejsze rozmiary i mniejsze ekrany. Tak, czyli można, ustaliliśmy, że można, a teraz najważniejsze, czy można na tym zarabiać. Teraz Facebook wchodzi na giełdę. Z racji też tego, że on wchodzi na giełdę, to mamy dostęp do jego statystyk finansowych, analitycznych opracowań. W 2011 roku Facebook zarobił 560 milionów na aplikacjach mobilnych.
To może być dużo, tak? Biorąc pod uwagę mniejsze firmy, ale tak naprawdę to jest około 2% ogólnych przychodów. Jakie są w ogóle modele biznesowe? W jaki sposób najłatwiej zarabia się na grach i czy to w ogóle jest opłacalne, tak? Zarabianie na grach? Opłacalne może być oczywiście. Trzeba to zrobić w odpowiedni sposób. Na pewno nie będzie to tradycyjna sprzedaż gier w modelu kupuję, mam, tylko będzie na zasadzie tak jak Steam to rozprowadza, prawda? Mhm. Czyli mamy zestaw gier, które są za darmo albo są tanie. Tutaj dochodzi efekt skali, że kupuje to 2 miliony ludzi, 5 milionów ludzi albo są darmowe, gdzie w tych darmowych grach dostajemy jakieś, rośniemy jakby wykupując dodatkowe umiejętności, wykupując przedmioty, czyli model mikropłatności, prawda? To jest ten drugi model, który jest teraz bardzo popularny, który występuje w przemyśle gier komputerowych na komputery, który naturalnie przeniesie się na urządzenia mobilne. Czyli dajemy wszystkim za darmo, dajemy fajny produkt, podłączamy to pod sieć społecznościową i jeżeli chcecie być lepsi, szybciej, kupcie sobie jakąś umiejętność, kupcie miecz, kupcie jakąś zbroję. Okay. Już ustaliliśmy, że jest sens, jest po co, tak? Można z tego czerpać jakieś przychody. To teraz skupmy się na samej platformie. W Stanach Zjednoczonych ten rynek tych odwiecznych dwóch wrogów, tak? Czyli Androida i urządzeń Apple'a, iOS-u, on jest podzielony tak, że ja dotarłem do takich statystyk, że Android to jest około 40% rynku, Apple ma 30%. W Europie ta dysproporcja jest jeszcze większa tak naprawdę. Jak ty prognozujesz dalszy udział w rynku? Jak to się będzie dalej, ta walka tych dwóch liderów odbywać? Tak, tak powiedziałeś, mówisz o Androidzie i iOSie i uważam, że ten trend się utrzyma. To znaczy zostanie dwóch wielkich graczy, którzy między sobą będą walczyć. Android zyskał popularność dlatego, że był iOS-em dla ludzi, którzy mają powiedzmy mniej pieniędzy, prawda? Mhm. Czyli dostali telefon tak samo funkcjonalny. Na przykład Samsungi, tak? Samsungi, pierwsze Samsungi, HTC. Te marki tak naprawdę urosły na tych telefonach z Androidem. Te telefony były tanie, miały ekran dotykowy, co wtedy było fajne, bo był ekran no tak. Dotykowy miał tylko iPhone, prawda? I tylko iPhone, żaden inny producent nie oferował dotykowych telefonów. Android udostępniał system za darmo producentom. Oni go wzięli, zrobili dobry produkt, który był tani, tak samo funkcjonalny, ale nie był tak prestiżowy, prawda? Więc ta pierwsza górka, ten pierwszy wzrost Androida polegał na tym, że ludzie dostali ten produkt tani i dobry. iPhone również rośnie z tego względu, że produkty jego mimo wszystko są coraz bardziej dostępne, między innymi w Polsce. Są coraz tańsze i są coraz bardziej dostępne. I niedługo dojdzie do sytuacji, czy kupić iPhone'a, który kosztuje tyle samo co telefon na przykład z Androidem, czy kupić telefon z Androidem, bo on na przykład lubi bardziej Androida. I tu będzie sytuacja, albo będzie decydować właśnie wybór marki konkretnie iPhone, albo reszta, albo iOS lub Android. Czyli będziemy porównywać, co tak naprawdę nam więcej daje możliwości. Czy w Polsce chyba jest jeszcze dalej ten problem, że produkty Apple są po prostu droższe, tak? Bo one są droższe, targetowane. Ale też nie tak drogie jak kiedyś. To targetowanie musi występować, żeby Apple dalej by sprzedawał tak naprawdę te produkty. A powiedz mi, teraz Microsoft wypuścił Windows Phone. Czy ten produkt w ogóle ma szansę, żeby być, dotrzeć do tych dwóch dużych graczy, tak? Żeby stał się takim trzecim produktem na rynku. Ja jestem daleki od oceniania, znaczy staram się myśleć analitycznie. Pracuję w firmie, której głównym celem jest zarabianie, prawda, pieniędzy. Obserwuję ten rynek i nie przekreślam żadnego systemu tak naprawdę. Ponieważ tak Android urósł w ciągu roku, półtora, tak i Windows Phone może również tak samo urosnąć kosztem Androida lub kosztem iPhone'a, prawda? Potrzebny jest do tego albo fajny telefon, albo jakaś jedna funkcja, która będzie odróżniać, tak? Prawda? Na dzień dzisiejszy sytuacja nie przedstawia się dobrze dla Windows Phone'a, ponieważ
nie ma takich możliwości jak dwie pozostałe platformy. Mhm. Bo cały czas tutaj podkreślam, że telefony przestały być telefonami, są teraz narzędziami. Możemy wysyłać maile, możemy wysyłać przelewy, możemy oglądać seriale, kupować bilety, możemy nawigować się do różnych miejsc, możemy komunikować się z różnymi sieciami społecznościowymi. Funkcja dzwonienia już odeszła na dalszy plan już, może tak nie naprawdę. Być potrzebna niedługo. Tak, jeżeli wszędzie będzie internet bezprzewodowy, możemy równie dobrze dzwonić ze Skype'a lub po prostu w inny sposób. Ostatnio przeglądałem badania na temat tego, jak dzieci korzystają z telefonów komórkowych. Okazało się, że ogromny procent z nich te telefony w ogóle nie traktuje jako środek do komunikacji. Dla nich to, że telefon dzwoni, to jest raczej funkcja, której tam być nie powinno, a lepiej, żeby miała większe możliwości multimedialne, tak? Okej, czyli mamy iOS, mamy rozwiązania Windows Phone, tak? Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Mamy też Androida, a co z resztą platform? Czy warto na nie także tworzyć oprogramowanie, czy jest jakiś znikomy procent rynku? Rzadko kto decyduje się na wszystkie platformy dla zaawansowanych aplikacji. Dla prostych aplikacji, które można stworzyć w sposób, tak jak pokazałem, w różnych frameworków, jak PhoneGap na przykład, tam można wygenerować po prostu wszystkie aplikacje, aplikacje do wszystkich platform, ale to są aplikacje bardzo proste. Dlatego wracając do pytania, na początku należy skierować się w stronę największych platform. Jeżeli tam są odbiorcy i są pieniądze, to można zastanowić się, czy w innych platformach również można te pieniądze znaleźć. Mówiłeś o tym frameworku, czyli możemy przejść spokojnie do technologii, ale takiej miękkiej technologii. Czy w ogóle w Polsce jest ciężko tworzyć oprogramowanie? Czy, nie wiem, może brakuje specjalistów, tak? Bo to jest jednak dość nowa dziedzina w Polsce. Tych firm, co prawda, jest już dość dużo, które tworzą oprogramowanie, ale czy to jest po prostu łatwe, tak? Stworzyć taką firmę? Czy są specjaliści w Polsce, którzy zajmują się tworzeniem oprogramowania mobilnego? Tutaj jest, tak jak w książce Steve Jobs właśnie często mówił, że tu jest skrzyżowanie dwóch dróg, prawda? Ta droga humanistyczna i ta droga technologiczna. Musimy mieć bardzo dobrych specjalistów od programowania, którzy pracują cały czas z żywym sprzętem. To ten sprzęt ma ograniczenia, ma pojemność, ma różne ekrany, ma procesor, który nie wszystko jest w stanie zrobić. Oraz musimy to zamknąć w bardzo ładnej, użytecznej, prostej i przyjaznej formie. Także tutaj jedna osoba nie jest w stanie tego wszystkiego udźwignąć. Potrzebny jest po prostu grupa ludzi, którzy to lubią, którzy się tym pasjonują i którzy mają już doświadczenie może w internecie, może w projektowaniu, prawda? Także to też nie można z dnia na dzień zacznę robić aplikację i je robię, prawda? Trzeba zbudować zespół, który się rozumie, który umie projektować dobre rzeczy. Czy mówiłeś też w prezentacji, że lepiej, żeby ten zespół nie był taki douczający się, tak? Tylko żeby on był taki jak grupa pasjonatów, którzy tylko zajmują się tylko tworzeniem aplikacji mobilnych. Rozumiem, że to jest trudniejsze, tak? Tak, bo mieliśmy różne trendy, prawda? Kiedyś to były gry flashowe, gry w JavaScriptie, mieliśmy aplikacje na Facebooka ostatnio bardzo modne. Tych rzeczy można było się nauczyć, prawda? Czyli pracowaliśmy na stanowisku programisty, projektanta. Można było się tych rzeczy nauczyć na bieżąco, prawda? Nie można z dnia na dzień przejść z tworzenia produktów webowych na tworzenie produktów mobilnych. To jest dziedzina bardziej związana z urządzeniem, z interakcją. To nas ogranicza, tak? Różne rzeczy. Tak, to nas ogranicza. Nie mamy myszki na przykład. Tak, musimy mieć świadomość tego, że wystąpią problemy i będzie trzeba je umieć rozwiązać. Okej. Powiedz tak, ile, jak na przykład przypuśćmy, że mam jakiś pomysł na firmę, tak? Potrzebuję, albo już mam istniejącą stronę internetową. Chcę stworzyć aplikację mobilną. Średnio, jakbyś określił, ile kosztuje stworzenie takiej aplikacji mobilnej? Rozumiem, że pytanie jest trudne, bo zależy od stopnia skomplikowania. Aplikacje dla klientów, powiedzmy, biznesowych, których funkcjonalność polega na przekazywaniu treści,
komunikowaniu się z, jakby z innym, z pobieranie danych i wysyłanie danych, no to jest rząd kilku tysięcy złotych. Mhm. Gry oraz bardziej zaawansowane modele interakcji, czyli czy na przykład gry 3D, gry 2D, aplikacje, które bazują na kamerze, na GPS-ie, na wykorzystywaniu bardziej skomplikowanych, zaawansowanych funkcji telefonu, to już jest rząd kilkunastu tysięcy złotych. Mhm. Okej, okay. Czyli różne, tak? Różne modele? Tak, tak. Wynika to głównie z czasu wykonania takiej aplikacji. Pewnie. I jej stopnia pewnie skomplikowania. Tak, 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 jak najbardziej. Znasz pewnie Zenga, czyli jedną z największych firm w internecie, które tworzą gry i aplikacje mobilne. 250 milionów aktywnych użytkowników w tamtym roku. Czy w Polsce mamy w ogóle szansę na to, żeby powstała taka firma, która jest w stanie aż taką popularność uzyskać? Uważam, że w każdym miejscu na świecie jest w stanie powstać tego typu, powiedzmy, działalność. Potrzebna jest tylko grupa pasjonatów, ponieważ w tej branży nazywanej potocznie kreatywną, ta kreatywność i pasja jest najważniejsza. Dlaczego jest pasja ważna? Ponieważ tutaj musimy znać się, poznawać wiele rejonów jakby życia. Musimy umieć projektować gry, musimy wiedzieć, jak tą grę zrobić, musimy znać się na psychologii, prawda? Czyli nie tylko technologia, tak? Nie tylko technologia, ta część jakby humanistyczna poznawania człowieka jest dosyć ważna w tego typu właśnie grach, aby teraz jest modny temat grywalizacji i trzeba umieć po prostu tą grywalizację stworzyć, opisać, przetłumaczyć na język technologii, i następnie wykonać, prawda? To jest cykl, szereg bardzo wielu czynności, które tak naprawdę potem wychodzi jako, prawda, jako gra. To na koniec. Jakie miałbyś rady dla początkującego przedsiębiorcy? Bo tak jak mówiłeś w czasie prezentacji, można nazwać startupem pojedynczą aplikację. Tak. Jakie rady przed kimś, kto stoi na początku drogi? Moją radą jest, aby aplikacje, które tworzymy, były maksymalnie proste i odpowiadały na pytanie, po co jest ta aplikacja, jaki problem rozwiązuje i czy faktycznie komuś przynosi jakąś korzyść. Czy to w branży, jakby w aplikacjach mobilnych jest dużo, mogą to być gry, może to być edukacja, może to być handel i tak dalej, mogą to być mapy, tak dalej, tak dalej. Także musimy zastanowić się, w jaki sposób aplikacja, która jest mobilna, która ma połączenie z internetem, która może pobrać naszą lokalizację, może pobrać zdjęcie z telefonu, może zrobić zdjęcie i tak dalej, może sprawdzić, czy jest jasnym, czy jest ciemną, w jaki sposób może pomóc naszemu biznesowi. Do tego dochodzą różne poboczne tematy, jak rozszerzona rzeczywistość, na przykład jest znana aplikacja firmy pocztowej, która sprawdza, czy rzecz zmieści się w pudełku, po prostu kierujemy kamerę na przedmiot, nakładane jest pudełko i dokładnie wiemy, jaki rozmiar pudełka na przykład wybrać. To już mamy rozwiązany konkretny problem, czy pudełko, które pudełko jest odpowiednie dla naszego produktu, prawda? Albo mapa punktów. Jeżeli mamy biznes, który ma wiele punktów w różnych częściach kraju na przykład, możemy udostępnić aplikacje, w których jest lista punktów, możemy nawigować naszych punktów, informować na przykład o lokalizacji pobliskiej, o promocjach tego typu. Także odradzałbym o myśleniu o aplikacjach jako o jakichś skomplikowanych programach, które przetwarzają dane. To są proste programiki, które rozwiązują pewien problem. Czyli po pierwsze prostota, po drugie pragmatyzm, program ma rozwiązywać jakiś problem. Już na sam koniec najbardziej ważne pytanie dzisiejszego wywiadu. Sam używasz Androida czy jednak iOS-a? Ze względu na specyfikę mojej pracy na co dzień spotykam się ze wszystkimi systemami, tym najpopularniejszymi oczywiście. Sam używam na co dzień Androida, używam iPhone'a, czy tam iOS'a, a skłaniam się ku używaniu dwóch jednocześnie, to znaczy tablet na iOS-ie, a telefon na Androidzie, tak aby nie stracić kontaktu z żadną z platform. W twojej pracy to na pewno jest bardzo ważne. Bardzo ważne. Dzięki wielkie za wywiad, powodzenia w dalszym rozwoju twojej firmy i żeby ten rynek także w Polsce aplikacji i gier mobilnych rósł jak najbardziej. Dziękuję i życzę powodzenia naszym oglądającym nasz
podcast.